Nowenna za przyczyną sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego. Wśród zmienności tego świata tylko Bóg jest Twą opoką, ocalenia Twego twierdzą, zamkiem nigdy nie zdobytym. Tam, gdzie wschód ma swój początek, życie Twoje się zaczyna. Zapowiedzią jest pokoju, pojednania wśród chrześcijan. Gdyś opuszczał kresy wschodnie, Twoje serce tam zostało, by na zawsze już pozostać źródłem łaski pojednania. Ziarnem jesteś obumarłym, dziś z Twej śmierci życie tryska, bo nad śmierć mocniejsza miłość, która rodzi plon stokrotny. Tak jak świeca płoniesz jasno, blaskiem chwały Chrystusowej, z aniołami dziś sławimy życie Twoje, Stanisławie. Sługo Boży, nie przestawaj za swym ludem orędować, w kłótniach, waśniach i niezgodzie. Bądź ratunkiem dla nas słabych, Bogu Ojcu i Synowi, z Duchem siedmiorakiej łaski. Chwała, cześć i uwielbienie za kapłana tak wielkiego. Amen. Dzień siódmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który serce swojego sługi Stanisława rozpaliłeś tak gorącym pragnieniem zjednoczenia w Twoim Kościele wszystkich odłączonych braci, że dla tego dzieła złożył w ofierze swoje życie, prosimy, wsław go w swoim Kościele dla pomnożenia Twojej chwały i dla zgromadzenia w jednej owczarni Twojej wszystkich odłączonych ludów. A mnie za jego przyczyną udziel łaski, o którą pokornie Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Sługa Boży Stanisław Szulmiński na serio potraktował słowa świętego Pawła z listu do Rzymian i pragnął na wiele lat przed śmiercią stać się ofiarą ekspiacyjną za grzechy nie tylko swoje, ale również za grzechy innych ludzi. W ten sposób chciał tych wszystkich, których Bóg postawił na jego drodze, doprowadzić do życia wiecznego. Duch ofiary jest zawsze owocem miłości doskonałej i bezinteresownej, miłości agape, której wzór mamy w osobie Jezusa Chrystusa.
Ten duch ofiarnej miłości doprowadził do chwalebnego męczeństwa już wiele tysięcy chrześcijan. Oni wszyscy uświadamiają nam, że życie ludzkie nabiera nieskończenie wielkiej wartości wtedy, gdy wielkodusznie składa się je w ofierze za innych. Modlitwa sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego. Boże i Ojcze nasz, Tyś jest Bogiem miłości. We wszystkim, co czynisz, jedno tylko masz na względzie i do jednego celu dążysz, mianowicie do tego, żebyśmy Cię miłowali. Chcąc być miłowanym przez nas, sam nas miłujesz nieskończenie. Namacalnymi dowodami swojej miłości chcesz zdobyć serca nasze i budzić w nich miłość. Jako Stwórca serca ludzkiego wiesz najlepiej, że to serce najłatwiej i najmocniej kocha wtedy, gdy wierzy i widzi i czuje, że jest miłowane. Teraz zrozumiemy, dlaczegoś Ty, Boże dobroci, posiał na drodze życia naszego tyle dowodów swojej miłości i opieki. Rozumiemy również, dlaczego dajesz nam tyle łask i pozwalasz nam w przywilejach i obowiązkach i w krzyżach życia kapłańskiego znajdować tyle radości i szczęścia. Dziękujemy Ci, Boże, za wszelkie dowody Twojej miłości. Amen. Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, wstawiaj się za nami. Wierny sługo Boga, wstawiaj się za nami. Rozmiłowany w Kościele, wstawiaj się za nami. Szafarzu Bożego Miłosierdzia, wstawiaj się za nami. Kierowniku dusz ludzkich, wstawiaj się za nami. Pokorny naśladowco Chrystusa, wstawiaj się za nami. Miłośniku ubóstwa i prostoty, wstawiaj się za nami. Pokory przykładzie, wstawiaj się za nami. Wzorze pokuty, wstawiaj się za nami. Lekarzu ludzkich słabości, wstawiaj się za nami. Krzewicielu powołań kapłańskich i zakonnych, wstawiaj się za nami. Opiekunie zesłańców do sowieckich łagrów, wstawiaj się za nami. Pochodnio światła prawdy i pokoju, wstawiaj się za nami. Budowniczy mostów zgody i pojednania, wstawiaj się za nami. Przyjacielu wszystkich ludzi, wstawiaj się za nami. Prekursorze ekumenizmu, wstawiaj się za nami. Żertwo naszej wolności, wstawiaj się za nami. Drogocenny skarbie Kościoła, wstawiaj się za nami. Blasku Bożej dobroci, wstawiaj się za nami. Módlmy się. Boże, Ty wezwałeś Twojego sługę, Stanisława Szulmińskiego, do budowania zgody i pojednania między zwaśnionymi narodami i podzielonymi uczniami Chrystusa. Umocniony Twoim duchem, mężnie świadczył o Tobie pośród prześladowań i złożył samego siebie na całopalną ofiarę za jedność i pokój. Daj nam przez Jego przyczynę tego samego ducha ofiarnej miłości, abyśmy szukali dróg poszanowania, zgody i zrozumienia, a tym samym przyczyniali się do budowania jedności Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.